Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Przez ostatni miesiąc robiłem bardzo dużo prób, jeżeli chodzi o nowe drony DJI, począwszy od małego mini dwójki, a skończywszy na Mavicu 3. Mieliśmy też plener, gdzie tych dronów było 9 i miałem okazję też podpatrzeć sporo od kolegów. Latałem też Maviciem 3 ostatnio z nowym kontrolerem DJI RC Pro. I mam trochę takich przemyśleń i ciekawostek, którymi chciałem się podzielić z Wami, jeżeli chodzi o konfigurację poszczególnych dronów, aparatur i o sprzętu, kompatybilności tego wszystkiego. Bo wiele osób może się pogubić, dlatego że nie wiedzą, czy warto sobie dokupić taki pilot, takie radio, czy może takie, która aparatura jest do czego, czy może RC Pro jest lepsza. W tym odcinku powiem Wam trochę o swoich doświadczeniach, podzielę się nimi i spróbujemy usystematyzować te informacje. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, co ciekawe, najlepszą aparaturą i najbardziej uniwersalną aparaturą obecnie jest aparatura DJI RC N1. Ona działa ze wszystkimi nowymi dronami. Począwszy od Mini 2 po R2, R2S działa z Maviciem 3 i teraz działa również z Maviciem 3 Pro. I faktycznie jest to jedyna aparatura, która działa ze wszystkimi tymi nowymi modelami, które są w obiegu. I jest najtańsza, jak się okazuje, z tego całego grona. Więc jest to prawdziwa magia, ale działa. Ja sprawdzałem nawet wczoraj, czy jestem w stanie przerzucić w ciągu paru minut i sprawnie tą aparaturę z drona R2S na połączenie z Mini 3 Pro i muszę powiedzieć, że to działa, aczkolwiek trzeba zrobić aktualizację, dlatego że jeżeli mamy aparaturę i użytkujemy tą N1 dość długo, to okazuje się, że ona nie ma tego oprogramowania, które jest aktualnie potrzebne, więc parę minut trzeba poświęcić i trzeba mieć dostęp do internetu, żeby zaktualizować i następnie przepinamy tą aparaturę, bindujemy już z Mini 3 Pro. Jest to możliwe? Aczkolwiek to, co zauważyłem, to, co jest charakterystyczne, że przy zmianie aparatury, jeżeli przepinamy Mini 3 Pro z aparatury DJI RC na RC N1, następuje taka krótka aktualizacja oprogramowania. Za każdym razem, około minuty, więc to wszystko nie działa tak idealnie, jakby się chciało. W każdym razie pilot N1 jest jedynym, ten szary zwykły, który działa w tej chwili ze wszystkimi dronami, co jest ciekawe i bardzo charakterystyczne. Jeżeli chodzi o nowy kontroler, ten drogi DJI RC Pro, ten czarny z ekranem wbudowanym, on działa tylko w tej chwili z dwoma modelami dronów. Kosztuje ponad 5000 zł na rynku polskim. Za granicą można go kupić taniej zdecydowanie, tak jak w Niemczech czy w Holandii, ale w Polsce kosztuje ponad 5000 zł i można go jedynie zbindować, połączyć z Maviciem 3, a także z R2S. To są dwa jedyne drony, z którymi działa DJI RC Pro. Ja go miałem u siebie przez tydzień, testowałem różne rzeczy. Jest świetny, jeżeli chodzi o funkcjonalność, bo naprawdę dobrze działa. Jest cięższy też, ale ma na przykład wyjście HDMI. Możemy też ustalić formę transmisji, formę wyjścia obrazu, czy to jest telemetria i widok ekranu, czy to jest czysty obraz HDMI. Więc jest tam sporo. On jest też oczywiście jasny, ma jasność 1000 nitów i DJI RC Pro jest najciekawszym kontrolerem aparatorą, ale niestety, jeżeli chodzi o kompatybilność, jest z nim kiepsko. Miejmy nadzieję, że będzie kompatybilny przynajmniej jeszcze dodatkowo z Mini 3 Pro. Natomiast jeżeli chodzi o nowość, o sprzęt, który powinien być dopracowany, czyli aparaturę DJI RC, ona jest w tej chwili kompatybilna tylko i wyłącznie z Mini 3 Pro. Niesamowita sprawa, dlatego że nowa aparatura zwykle przyjmuje się tak, że powinna być kompatybilna z tymi modelami, które są na rynku, bo to jest uaktualnienie. Mieli możliwości, mieli czas na to, żeby zrobić kompatybilną aparaturę ze wszystkimi dronami. Czyli kupujemy taki komplet jak ten i okazuje się, że tego wyświetlacza nie jesteśmy w stanie używać razem z innym dronem typu R2S czy większym, na przykład Maviciem 3, więc faktycznie trochę słabo to wygląda pod tym względem, no ale niestety takie są realia rynkowe w tej chwili i ta aparatura na dzisiaj, co prawda wiele się może jeszcze zmienić, ale jest kompatybilna tylko i wyłącznie z Mini 3 Pro. Nie jest kompatybilna z Mini 2, nie jest kompatybilna z R2S, R2, nie jest kompatybilna z Maviciem 3. Jeżeli chodzi o zasięg tej aparatury, robiliśmy próbę poza terenem zabudowanym, w terenach zielonych, na wysokości 50 metrów i ta aparatura jest w stanie nam nawet obsłużyć drona na odległość około 2,5 km, 2400. Więc myślę, że nieprawdą jest to, że
przez to, że ma ukryte anteny, ma słabszy zasięg. Poza miastem jak najbardziej. W mieście nie robimy takich prób dalekich, aż 300-400 metrów to było wszystko, natomiast tutaj poza miastem akurat była zorganizowana grupa i mieliśmy łączność radiową. Także ciekawa sprawa, ale na pewno ten kontroler nie jest wcale taki zły, jeżeli chodzi o zasięg. Oczywiście w mieście mogą zdarzać się różne historie. Poprzednia próba, którą robiliśmy, pokazała 1300 metrów, więc w każdym miejscu jest trochę inaczej. Te wyniki nie są jednoznaczne. Każda próba może być zupełnie inna, jeżeli chodzi o zasięg. Natomiast możliwości ma jak najbardziej spore. Powyżej 2 km w terenie niezabudowanym to już jest bardzo dobra wartość, tym bardziej, że powinniśmy latać zwykle w zasięgu wzroku. Jedną z kolejnych ciekawostek, którą chciałem się z Wami podzielić, jest to, że DJI w taki sposób próbuje wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z naszego portfela, że w pierwszej kolejności wprowadziło na rynek ten zestaw, czyli Mini 3 Pro plus aparatura DJI RC, ale okazuje się, że są dostępne zestawy też z tą aparaturą w tej konfiguracji. Natomiast supermarkety, na przykład czy sieci partnerskie, miały powiedziane, że dopiero w czerwcu mogą zacząć sprzedaż. Jeden z kolegów na grupie facebookowej miał taką historię, to jest też mega ciekawostka, a mianowicie korzystał z jednej z sieci supermarketów i na pierwszej zmianie załoga była bardziej poinformowana, natomiast na drugiej zmianie już mniej i swoją rezerwację był w stanie odebrać na drugiej zmianie. Na pierwszej powiedzieli mu, że musi poczekać do czerwca, więc do tego też dochodzi. Zresztą to, że DJI próbuje wyciągnąć jak najwięcej kasy z naszych portfeli, to możemy się domyślić też przez to, że nie można w tej chwili dokupić samego drona. Jeżeli ktoś ma aparaturę, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jedna, druga, trzecia aparatura. A właściwie moglibyśmy obsłużyć te trzy drony, które tutaj mam, czyli Mini 2, R2S i Mini 3 Pro. Jednym kontrolerem byłaby sprawa załatwiona, prawda? Tylko nie jest to w interesie producenta. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, a na samym końcu opowiem o tym, jak się użytkuje ten kontroler, bo to jest nowość, ja z nim działam dopiero tydzień. Przy zmianie aparatury trzeba bardzo uważać na jedną rzecz, a mianowicie, jeżeli mamy wykupiony DJI Care, to jest tam też ubezpieczenie, które się nazywa DJI Fly Coverage, Fly Away Coverage. I polega to na tym, że jeżeli drona utopisz albo ci odleci i go nie odzyskasz, jeżeli masz powiązaną aparaturę z kątem, to ubezpieczenie działa. I na przykład w przypadku takiego drona jak ten, za 225 euro będziemy mieli nową jednostkę. Czyli to ubezpieczenie pokrywa część kosztów. Natomiast jeżeli przełączymy się, na przykład zabrakło nam akumulatora i ten kontroler jest powiązany z naszym kątem, natomiast ten nie, to w tym momencie jest taka sytuacja, że w przypadku, kiedy odleci nam dron albo go stracimy, czy na przykład strąci nam ptak nad oceanem na wakacjach, to niestety, ale nie możemy skorzystać z DJI Care, tego flyaway coverage. I miał taką sytuację jeden z naszych kolegów z teamu 250 gramów szczęścia, Piotrek. On nad wodą stracił drona, czy w wodzie, i DJI powiedziało mu, że nie jest w stanie mu tego świadczenia udzielić ze względu na to, że nie miał przypisanej aparatury do konta. Więc to jest bardzo istotne. Ludzie nie wiedzą za bardzo, co to jest, bo widziałem wypowiedzi też na grupach facebookowych i one były średnio takie trafne, ale taka jest sytuacja, że trzeba sobie przypisać do konta i robi się to w device management, czyli w zarządzaniu urządzeniem, w profilu i tam można przepisać aparaturę. Teraz, jeżeli chodzi o użytkowanie tej aparatury, podoba mi się, aczkolwiek też są takie sprawy, które mi przeszkadzają w niej. Jeżeli chodzi o jasność ekranu, jest naprawdę nieźle. 700 nitów to jest dobry wynik. Fantastycznie ta aparatura pracuje. Ma też bardzo ładne drążki, bo te drążki są bardziej precyzyjne. Dużo bardziej precyzyjne niż w przypadku DJI RC N1. Tutaj możesz sobie chwycić, jest taka konfiguracja, że można chwycić sobie w dwa palce i bardzo delikatnie faktycznie manewrować lotem drona w tym trybie Cinematic czy CineSmooth. On delikatnie leci i wiele rzeczy byłem w stanie zrobić, których nie jestem w stanie zrobić tą aparaturą. Jeżeli chodzi o ekran, naprawdę dobrze. 700 nitów to już jest sporo i dobrze widać nawet w słoneczne dni, więc nawet nie trzeba osłony, bo jeżeli mamy bardzo intensywne oświetlenie, można przejść trochę do cienia. Fajnie się spisuje, jest lekka przede wszystkim, ale jest solidna. Nie sprawia wrażenia takiej pustej puszki, tylko jest dość solidna. Waży około 350-400 gramów w tym przedziale. To, że ma tutaj potencjometr do zoomu, to jest super. I ma potencjometr do sterowania gimbalem i dwa klawisze
funkcyjne z tyłu, ja wykorzystam te klawisze, wykorzystuję do opuszczania gimbala i podnoszenia, a tutaj do zmiany vertical, horizontal w Mini 3 Pro. To jest to. Przełącznik tutaj trybów ma na środku, także jest wygodna i klarowna. Tutaj z góry też bardzo ładnie wygląda. Na dole ma wejście do ładowania USB-C, a następnie ma hosta, czyli to jest wejście pod moduł, ale też ma tutaj slot karty pamięci, więc można nagrywać sobie na tej karcie. I pamięć jest obsługiwana tylko przez to. Jeżeli chodzi o takie sprawy praktyczne, nie możemy tutaj zainstalować innych aplikacji oprócz DJI Fly. Ten Android się trochę opóźnia, jeżeli chodzi o update w stosunku do iPhone'a, na którym też latam, albo iPada. Ostatnio mieliśmy opóźnienie, miałem aktualizację już na iPhone'ie od razu, a tutaj niestety nie. Nie ma tutaj internetu też, więc trzeba się od czasu do czasu połączyć, żeby pewne rzeczy sobie ściągnąć. Nie masz po prostu internetu tutaj, ty nie jesteś w stanie nawet odczytać długości lotu i też wyświetlić mapy, więc najlepiej sobie zrobić hotspot z telefonu, bo bez tego internetu jest trochę słabo. Fajną ciekawostką jest też możliwość przenoszenia plików poprzez Quick Transfer, czyli jeżeli mamy wyłączony nawet kontroler tamten i włączonego drona, to można podejść innym urządzeniem mobilnym, na przykład innym tabletem albo telefonem i faktycznie sobie ściągnąć, będąc w terenie. Gdybyś był uprzejmy, czyli po uruchomieniu aplikacji DJI Fly uruchamia nam się menu Quick Transfer i w tym momencie też się łączy. I on czytuje teraz album. Teraz widać, nie? 46% baterii. No i mamy tutaj album. Widać i z okiennika też. Kapitalnie. Widać i zdjęcia. Mamy do dyspozycji, czyli można ściągnąć i od razu opublikować to na social mediach. Genialnie. Super. Czyli wyłączasz sobie aparaturę, parujesz sobie wtedy telefon z tym poprzez Wi-Fi i można przenieść zdjęcia z albumu, z karty pamięci na telefon poprzez Quick Transfer i to działa bardzo fajnie. To jest super sprawa. Ogólnie mogę powiedzieć, że on jest niezły. Oczywiście go też schrzanili, bo nie ma żadnego wyjścia tutaj, czyli obrazu nie jesteśmy w stanie na dzisiaj podać w ogóle na zewnątrz. Bardzo słaba sprawa, bo przynajmniej poprzez USB powinni umożliwić podanie obrazu. Też jeżeli chodzi o nagrywanie ekranu, bo tutaj mamy funkcję i zrzutów ekranu i nagrywania, można też przyciszać sobie komunikaty i pogłaśniać, także jest dużo lepiej pod tym względem w stosunku do tej aparatury klasycznej, bo jeżeli cię coś drażni, to możesz te komunikaty wyciszyć i to jest naprawdę super. Są podstawowe ustawienia też Androida, ale one są takie basic of the basic i ta aparatura jest naprawdę fajna. Szkoda, że nie dali drugiego kompletu drążków też, ale jest ładnie wyprofilowana i ogólnie można powiedzieć, że się z niej naprawdę fajnie korzysta. Ja jestem zadowolony z tej aparatury. Gdyby jeszcze była kompatybilna z innymi dronami, to byłby pełen sukces. Także na dzisiaj to są te zebrane ciekawostki, jeżeli chodzi o konfigurację poszczególnych aparatur z modelami dronów. Wygląda to na razie mało konsekwentnie, ale dajmy im szansę, może za jakieś pół roku czy rok, albo wprowadzą nową, albo zrobią update. Ciekawa sprawa, mamy nową aparaturę, gdyby jeszcze była kompatybilna, byłoby naprawdę świetnie. To przypisywanie też podsumowując, trzeba na to zwracać uwagę i sobie przypiszcie od razu do konta. Jeżeli ktoś ma refresh wykupiony aktualny, żeby przypisać aparaturę do swojego konta, robi się to w ciągu minuty, a jest spokojna głowa. Tak to wygląda. I ogólnie korzysta się całkiem nieźle z tych wszystkich dronów. Ja jestem zadowolony z każdego z nich, bo to jest naprawdę fajna technologia, dobrze się lata, można sporo dobrych rzeczy zrobić. Odnośnie Mini 3 Pro jeszcze będę na pewno nagrywał recenzje, bo na razie było wiele sponsorowanych recenzji, tam gdzie ludzie dostali te drony albo im pożyczono. Natomiast mało jest jeszcze opracowań, gdzie ludzie sobie kupili za swoją kasę. Ja kupiłem za 5100 zł. Tego drona, z własnych pieniędzy go pokryłem. Także dziękuję wszystkim osobom też, które ten kanał oglądają, bo między innymi z tej kasy, którą kanał generuje, jest ten nowy dron, no i jest cały sprzęt, także wielkie, serdeczne dzięki, no i szacun dla Was. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Aha, słuchajcie, na końcu chciałem jeszcze wspomnieć, bo sobie o tym zapomniałem, że przecież cały czas równolegle do pracy na YouTubie też tworzę nowy warsztat online dotyczący produktowy, to jest przewodnik dla początkujących użytkownika Mini 3 Pro. Tam mówię krok po kroku, jak sobie zacząć eksploatację, jak skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, jak poustawiać podczas sesji, pokazuje techniki filmowania, jak wykorzystać te cechy, które są te mocne strony i jak też zminimalizować wpływ tych negatywnych.
bo parę rzeczy też jest w Mini 3 Pro, które są słabsze. Zapraszam Was bardzo serdecznie, link w pierwszym wierszu w opisie pod filmem na dole. No i widzimy się w kolejnych epizodach. Jeżeli macie jakieś pytania, na żywo jestem dostępny za free. Każda sobota 9:30 odpowiadam przez godzinę na pytania podczas latającej kawki tutaj na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć.